To niewiarygodne, ale to już 15. edycja Legia Cup organizowana przez Legię Warszawa. Całe rozgrywki odbywają się w tym balonie przy Łazienkowskiej 3. Chodźmy do środka. Piętnasta edycja Legia Cup. Wspiera nas w tym roku Ministerstwo Sportu i Turystyki, a także Fundacja Lotto, Legia Warszawa i Legia Soccer Schools. W 15. edycji po raz drugi gramy systemem ligowym, co powoduje, że wszystkie drużyny grają do końca i mają możliwość zagrać z każdą drużyną, sprawdzić się na każdym poziomie z różnymi sposobami gry, z różnymi akademiami. A może znacie jakieś triki znanych piłkarzy, które lubicie? Trik dookoła świata to jest trudny trik? Nie. Ten turniej, jak i takie mecze w ogóle międzypaństwowe z bardzo dobrymi zespołami, markowymi zespołami z Europy, no to trudno przecenić, jeżeli chodzi o doświadczenie tych młodych chłopaków. Ci młodzi chłopcy kolejne mecze grając przeciwko tym najlepszym czołowym zespołom europejskim. Odtworzyć jakiś trik znanego piłkarza? Mogę. Trener Hedy ponoć wygląda jak Sylwester Stallone. Ja bardzo lubię Sylwestra Stallone Rockiego, więc sprawdzimy to. Dobrze być charakterystycznym. You can say that they have to play here under big pressure because all the teams are very strong and they have very well trained players. So they have to deliver on every match their best and that's what we want to see here. And you can tell me who has the best haircut during the tournament because I have one guy here who is leading. The best haircut, no? That's Josh. That's true. Thank you guys. High five. I think this is my the fourth time I've been here, which I think tells you how much I like it. I love it. I think it's a great tournament. A lot of different teams from all over Europe and you know very young players competing against each other in a wonderful cordial friendly environment as well as being competitive, so it's a really wonderful experience for us and we hope that we can continue to come here to Warsaw. Cześć panowie, powiedzcie mi, kiedy gra się z niezawiązaną sznurówką wychodzi lepiej czy gorzej? Gorzej. To dlaczego nie zawiążesz? Z przyzwyczajenia? Jesteśmy bardzo zadowoleni. Przede wszystkim dziękujemy Legii Warszawa, Soccer School za to, że nas zaprosili. Dali nam możliwość zobaczyć, jak wygląda wielka piłka dziecięca. Bardzo ważna osoba, czyli analityk Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa, który podgląda tych najlepszych w akcji. I proszę powiedzieć, z takiego sportowego punktu widzenia, jakie fajne nowinki, jakie refleksje, jeśli chodzi o ten turniej w tym roku? Ten turniej naprawdę co roku ma wysoki poziom. To pokazuje nasz zespół, chociażby z roku na rok, fajnie to widać. Za nami 15. edycja Legia Cup. W tym roku po raz kolejny bezkonkurencyjny okazał się Anderlecht, ale nie martwmy się, już za rok kolejny raz wspaniałe dziecięce piłkarskie emocje i liczymy na dobry występ Legii Warszawa.